Dobra, Liska, więc tutaj chciałem skomentować tą zaistniałą akcję, która się odwaliła na łaźni. A więc powiem tak, że ci, którzy byli na live u Govena, będą mi misować filmik i powiedzą, że dobiałem. I liczę się też z tym, że pojawi się dużo komentarzy, że nie mam honoru, że jestem nieuczciwy, że pizda jestem, że debil itd. No ale chciałem, żeby popatrzył na to każdy głębiej, żeby po prostu tak lepiej się przyjrzał tej zaistniałej sytuacji, bo ile razy Ludziska Gawen mnie na filmikach obrażał? Ile razy on to się nie wypowiadał na mój temat, że będę stać pałę, że jestem pizda na łaźni? I to naprawdę Ludziska nie było tylko na jednym filmiku. Nie było na jednym filmiku, że mnie obrażał. Bo to również było na live'ach. To Ludziska też było na live'ach, bo ja na bieżąco staram się śledzić jego live'y. Nawet z rozmów na TS-ie wynika, że naprawdę słyszałem to i owo na TS-ie i słyszałem, że tam też Gawen wypowiadał się o mojej sytuacji, że będę stać pałę itp. itd. I teraz właśnie chciałem zadać wam takie pytanie, co wy byście zrobili na moim miejscu? Co właśnie wy byście zrobili na moim miejscu, gdyby ktoś was tak obrażał publicznie na szerokiej skali? No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, co byście zrobili na moim miejscu? Zdaję sobie również sytuację z tego, że będzie fuj komentarzy na mój temat pod tym filmikiem, że jestem pizda i w ogóle, ale Ludziska, ja mam na to wyjebane, nie? Jak chcecie, to możecie dać łapkę w dół, chcecie, to możecie dać łapkę w górę, mi to kurwa nie zależy. Ale znajdą się też, którzy tacy powiedzą, że nie musiałem dobijać, że mogłem zachować honor i że w ogóle. No ale ludzie, ja nie dobijałbym, gdybym nie miał powodu. Naprawdę nie dobijałbym, gdybym nie miał powodu. Zakładam, że nie ma sensu teraz wymienić tych powodów. Ci, którzy śledzą mnie na bieżąco i Gwena, to będą wiedzieć, że to będą wiedzieli, o co chodzi. Bo naprawdę, Ludziska Gawen to świętynia i zdarzyło się kilka sytuacji, że również nie dało mi zmienić cieku na łaźni. Ten, kto nie wie, że to zapraszam dwa filmy wstecz do mnie. I co, ja wtedy też miałem płakać na filmie i wylewać żale, że nie dał mi zmienić cieku? No właśnie, na dobrą sprawę to chyba każdy ma rozum i każdy osądzi tę sytuację. Chcecie, to możecie dać, tak jak już mówiłem, chcecie, to możecie dać łapkę w górę, jak chcecie, to możecie dać łapkę w dół, możecie jakiś tam komentarz napisać, że jestem fuj, itp. itd. I tak jak mówię, mnie to nie obchodzi. Po prostu sobie poczytam te komentarze i będę widział, co tym sądzicie. Także, tak jak mówię, każdy ma na dobrą sprawę rozum. Każdy według swojego toku myślenia osądzi to, tą zaistniałą sytuację. Pragnę jeszcze Ludziska dodać, że tu nie chodzi teraz o to w tym, że ja robię z siebie jakąś ofiarę czy coś. No to naprawdę Ludziska, nie o to w tym chodzi. Nawet nie miałem zamiaru komentować tego, co tam Gawen do mnie gada. Brałem to pod uwagę jako wygłupy, nie? No ale po prostu jego widzowie mnie do tego zmusili. I on sam mnie do tego zmusił, to co tam potem gadał na live. Więc no, raz jest po prostu tak, że on chce się pogodzić, raz jest tak, że mnie wyzywa, raz, że chce się pogodzić i za tydzień znowu będzie tak, że znowu mnie będzie wyzywał. No po prostu taka natura człowieka. Więc to by było już tyle. Koniec kazania, dziękuję, dobranoc.